Hejka, hejka, witamy Was bardzo serdecznie, ja jestem Marta. Krzysiu, dzisiaj będzie nowy odcinek, dzisiaj będzie druga część. Gdzie robiliśmy blat, dlaczego tam, ile to mniej więcej kosztowało. No i co, jeżeli jesteście zainteresowani tematyką, jaki budżet trzeba przygotować na zrobienie kuchni, to koniecznie zostańcie z nami. Zapraszamy. Okej, dzisiaj zajmiemy się tylko i wyłącznie blatem, ponieważ blat spędzał nam sen z powiek. Długo zajęło nam znalezienie idealnej firmy, którą ostatecznie udało się nam wyhaczyć i znaleźć. Także tutaj Wam wszystko opowiemy, jak to u nas wyglądało. Jeżeli chodzi o meble kuchenne, to odsyłamy Was do pierwszej części tego filmu. Tam znajdziecie kosztorys, jak wygląda zamawianie mebli w IKEA, ile to trwa i tak dalej. A teraz przechodzimy już do tematu tego filmu. Przejdziemy do blatu, czyli z kolejnej rzeczy, z której jesteśmy niesamowicie zadowoleni. My wybraliśmy, tutaj mamy próbki wszystkie, te z tego, z czego my wybieraliśmy, tak. Czyli to jest Kronospan i mają naprawdę dużo, dużo ładnych blatów. Co jest ważne, te blaty mają bardzo grubą warstwę laminatu. Bo gdy sprawdzaliśmy próbki z innych firm specjalnie, tak. to się okazało, że to jest coś takiego jak ta okładka tutaj, tak? Praktycznie nic to nie miało na sobie, a tutaj tego nie da się tak mocno zgiąć. I spodobało nam się też to, że dla tego blatu można wybrać ostre obrzeże. Tak. A my chcieliśmy to zastosować na wyspie i chcieliśmy, żeby nogi też były ładnie zakończone ostro, no nie? Żeby tam nie było tego okrągłego zakończenia. Dlatego między innymi zdecydowaliśmy się na Kronospan, a z drugiej strony to mają bardzo dużo ładnych blatów. Sprawdzaliśmy koszt naszego blatu w IKEA, który jest niestandardowy, bo nasza wyspa ma głębokość 1,20 m na 2,20 szeroka. To jego koszt wynosił około 3000 zł. Co jest bardzo ważne, na klasyczne szafki kuchenne IKEA musimy przewidzieć blat na wymiar 63,5 cm, czyli o 3,5 cm blat szerszy niż standardowy wymiar, więc gdy kupicie blat w Castoramie na przykład, to on będzie miał 60 cm i będzie Wam brakowało to 3,5. Kronospan robi blaty na wymiary mebli IKEA-owskich, czyli to 63,5 cm. Oni robią też standardowe blaty na 60 i uwaga, robią blaty na głębokość 1,20 m, który my właśnie potrzebowaliśmy, który jest w jednym kawałku, co jest bardzo ważne. Kto do nas przychodzi, to się pyta, jaki to kamień. Tak, bo wszyscy myślą, że to jest kamień, a jest to po prostu laminat. Laminat. Tak. Jest to niesamowita różnica cenowa, jeżeli chodzi o zakup kamienia w takiej wielkości, a laminatu z deseniem kamienia. I naprawdę to jest, wiecie, takie bardzo, bardzo fajne, że ktoś przychodzi i się pyta, ale macie fajny blat, co to za kamień, no nie? I stuka, i puka, i patrzy, no nie? I dotyka. Więc to jest mega super. Nasz blat nazywa się tak, bo nie chcę tego czegoś poprzekręcać i jest to, już Wam mówię, AB Square Edge z kolekcji Global i on ma ostre krawędzie. Tak. I to wszystko montowało nam takich dwóch monterów, świetni ludzie z firmy Majer z Bielska-Białej, tak? Tak, znaczy ogólnie zaznaczmy, że Kronospan ma 120 gdzieś około punktów w całej Polsce i to są strefy płyt. Tam możecie te blaty dostać. Jeżeli robicie na przykład kuchnię u stolarza, to też pytajcie o Kronospan, bo z doświadczenia, ze sprawdzania naszego takiego rekonesansu najlepszy jest no Kronospan, no nie zdecydowałabym się na nic innego drugi raz. Dwóch panów przyjechało, tak. Takich świetnych monterów. Najpierw do montażu, a potem, znaczy mierzenie. Najpierw tak, najpierw do mierzenia, a później do montażu przyjechali z tym blatem. Wnieśli go, zamontowali i zrobili to przepięknie, po prostu starali się o wszystko, to dbali tak o każdy szczegół. Tak. Niesamowite to było, bo ja specjalnie z nimi siedziałem, wziąłem sobie wolne, żeby to widzieć. Kawał dobrej kuchni. Jestem taki zadowolony. W ogóle strzeliliśmy w dziesiątkę się z tym blatem i z tym kolorem. Tak pięknie to wygląda w zestawieniu z tą brązową podłogą. Tak, wszystko zasilikonowali. Pięknie. Poustawiali do poziomu, wszystko ładnie poskręcali razem.
Pierwsze co weszli, to zapytali się, czy jest czym zabezpieczyć podłogę, co mi się już bardzo spodobało, bo od razu mówili, że oni nie chcą nic zniszczyć, że chcą zabezpieczyć, żeby było bezpiecznie i tak dalej. Druga rzecz, posprzątali po sobie dokładnie wszystko. Każdy śmieć, który powstał podczas montażu tego blatu, został posprzątany. Tak samo pozamiatali schody po biurach, które były, gdy wycinali otwory. Otwory, tak. Zapytali się, czy resztki tego blatu, które zostało na przykład po tych otworach, czy mają ze sobą zabrać, czy chcemy to, załóżmy, dla siebie. Czy oni to mają utylizować, czy nam są jakoś potrzebne. Mm-hmm. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Tak. Także panowie byli świetni, jak najbardziej ich polecamy. Nie mam absolutnie żadnego zastrzeżenia, jeżeli chodzi o fachowców i mówili, że mamy dobrą kawę. Tak, a mój mąż robił. My mamy blat, który jest widoczny z dwóch stron, czyli od spodu, od boków, wewnętrznych, zewnętrznych i górę, co widzicie teraz na przebitce. Jak widzicie, z każdej strony ten blat musi wyglądać dobrze. I tutaj w bardzo wielu firmach rodził się problem, ponieważ trzeba ten blat laminować z dwóch stron. I to jest generalnie bardzo ciężkie do znalezienia, żeby ktoś Wam to zrobił. Na szczęście udało nam się w strefie płyt Majer tego dokonać, za to też bardzo, bardzo dziękujemy. Kronospan dosłał wszystkie te rzeczy, które trzeba było zrobić, także dzięki temu, dzięki całej, wiecie, temu procesowi produkcji udało się to stworzyć, przez co mamy naprawdę kuchnię, która robi wow, ten blat robi wow, bo w innym przypadku mielibyśmy po prostu spód płyty biurowej, czyli takie brązowe ten. Jeżeli chodzi o blat, no sporo żeśmy czekali, ponad miesiąc czasu, gdzie on był robiony, wiecie, wycinany, docinany, mierzony i tak dalej. Warto było czekać. Aczkolwiek musicie się nastawić na to, że musicie to jakoś skorelować, a nie da się zrobić blatu wcześniej niż macie kuchnię, bo montażysta musi to wszystko domierzyć, no nie? Okej, czas jeszcze na takie mega turbo szybkie podsumowanie. Koszt mebli kuchennych to 10 800, koszt blatu w niestandardowych wymiarach, w naszym przypadku to był koszt zamknięty w 3000 zł, laminowany dwustronnie, co większość firm po prostu nie jest w stanie zrobić. Nie wliczam tutaj kosztu montażu, ponieważ jest to koszt dodatkowy. Mówiliśmy w poprzednim filmie, ile to wynosi. Natomiast można tą kuchnię samemu poskładać, więc tego kosztu tutaj nie podliczam. Dodatkowo koszt transportu, jeżeli ktoś ma busa, bądź ma niedaleko do IKEA, nie tak jak my 100 km w dwie strony, to też ten koszt nie będzie, w ogóle go nie będzie albo będzie niższy. Pojawiły się komentarze odnośnie kwoty naszej kuchni, że ktoś tam zrobił kuchnię za 5000 zł. Okej, ale weźcie pod uwagę wymiar kuchni, bardzo proszę, jeżeli porównujecie to w ten sposób, ponieważ my robiliśmy rekonesans przez jakieś pół roku, jeżeli chodzi o wycenę naszej kuchni. Byliśmy u 4 stolarzy i w 3 firmach oprócz IKEA, które specjalizują się w robieniu kuchni. Za każdym razem koszt naszej kuchni bez blatu, samych mebli kuchennych, było to 25 do 30 tysięcy. Więc koszt 10 tysięcy za meble kuchenne, czy tam 11, jest nieporównywalnie niższy. Weźcie pod uwagę wielkość swoich kuchni. Nasza ma aż 4 metry szerokości i mamy niestandardową wyspę, która ma 2,20 na 1,20 m. Dodam tylko, że blaty zazwyczaj są robione na wymiar 60 cm. My mamy jej dwukrotność, przez co blat musiał być robiony na zamówienie, na wymiar, dodatkowo dwustronnie laminowany, co też nie robi każda firma. I dobrze, że nam się to udało ostatecznie zrobić, bo musielibyśmy nieco zmienić nasz projekt, więc weźcie to wszystko pod uwagę. My jesteśmy bardzo zadowoleni i gdybyśmy mieli wybierać ponownie, to ponownie wybralibyśmy tak samo, czyli Kronospan plus IKEA, ze względu też na wygodę. Nasza kuchnia w całości jest zrobiona z szuflad na blumach, co podnosi koszt, bo wiadomo, że kuchnia, która będzie w samych półkach zwykłych, a kuchnia, która jest w szufladach, tak, Alita przyniosła mi poduszkę, w samych szufladach jest zdecydowanie różna cenowo.
Dodatkowo my mamy psy i stwierdziliśmy, że jeżeli coś by się potrapało, uszczerbiło, coś byłoby nie tak, no to generalnie jedziemy do IKEA, mówimy, jaki front potrzebujemy i go kupujemy od razu, od ręki, montujemy go sami, nie ma z tym najmniejszego problemu, natomiast u stolarza, i wiem to z doświadczenia znajomych, trzeba czekać gdzieś około 3 tygodni na nowy tam nowy fragment kuchni, że tak powiem, i nie zawsze jest on w ten sam deseń, ponieważ to zazwyczaj stolarz zamawia te fronty u jakiejś firmy i niekoniecznie, załóżmy, za 2-3 lata ten front będzie w tym samym odcieniu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast IKEA ma takie swoje standardowe fronty, które występują już od X czasu, i pewnie te podstawowe, jak biały połysk, czy tam czarny połysk, będą występować w dalszym czasie. Także mam nadzieję, że wyjaśniłam wszystkie kwestie sporne. To co, kończymy. Dziękujemy bardzo. Tutaj zapraszamy Was na film, który przygotowaliśmy. Tam Krzyś, popatrz. Tam jest film. Widzisz? No. To ten przygotowaliśmy dla Was, a tutaj jest najnowsza treść, która pojawiła się na kanale. Zapraszamy Was do subskrybowania. No, właśnie tam. Tu. Tu i tu. O. Pa!